Janda nie mogła inaczej. Podjęła ostateczną decyzję. To oficjalny koniec. Krystyna Janda nie może się pogodzić ze śmiercią Jerzego Sztura, który występował jeszcze przed chwilą w jej teatrze. Zmagający się od długiego czasu z problemami zdrowotnymi aktor zmarł we wtorek, 9 lipca. A już wskazywało na to, że wszystko zacznie wracać do normy. Tymczasem Janda pilnie i oficjalnie przekazała wieści na temat dalszych losów jej teatru. Janda przekazała pilne wieści w związku ze Szturem. To oficjalny koniec. Śmierć Jerzego Sztura była ciosem dla aktorów i artystów, którzy mieli okazję poznać lub zagrać z nim w teatrze. Krystyna Janda postanowiła pod koniec życia dać możliwość aktorowi oficjalnie pożegnać się z widzami. Teraz ogłosiła wieści o smutnej treści. Sztur przyszedł do teatru Jandy. Chciał się pożegnać tym spektaklem. Jerzy Sztur zmarł 9 lipca po długotrwałych problemach zdrowotnych. Zanim jednak odszedł, postawił sobie za cel zagranie w Teatrze Polonia, należącym do Krystyny Jandy. Miało to być jego pożegnanie z deskami teatru. Nikt jednak się nie spodziewał, że ostateczne pożegnanie przyjdzie tak szybko. Kończę moją naukę pedagogiczną. Za stary jestem na to. Są młodsi i są nowe metody. Nawias otwierający kropka 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 nawias zamykający kropka. Ten spektakl traktuję jako podsumowanie mojej aktorskiej, pedagogicznej głównie drogi, mówił Sztur podczas konferencji prasowej spektaklu Geniusz, w którym był zarówno reżyserem i aktorem występującym na scenie. Aktorka i reżyserka w taki sposób wspomina słynnego komisarza Rybę: Jurek przyszedł do mnie 2 lata temu, że chciałby się pożegnać z publicznością tą rolą. Całe życie był pedagogiem, był rektorem, uczył metody Stanisławskiego i uważał, że to będzie jego piękne pożegnanie, mówiła w TVP Info Janda. W pewnym momencie ja powiedziałam: Jurek, możemy to robić, żegnaj się. Ale żegnaj się nie znaczy, że kończysz grać, będziesz grać jeszcze 5 lat. Wyznała Krystyna Janda w wywiadzie dla TVP Info w marcu tego roku. Janda przekazała pilne wieści w związku ze Szturem. To oficjalny koniec. Niestety Krystyna Janda w związku ze śmiercią Jerzego Sztura musiała ogłosić pilne wieści na temat całkowitego odwołania wszystkich spektakli Geniusza. Szanowni Państwo, w związku z odwołaniem wszystkich spektakli Geniusza, nasze kasy biletowe będą się z Państwem kontaktować w sprawie zwrotów za bilety. Mogą również Państwo napisać lub zadzwonić w tej sprawie. Prosimy o cierpliwość i dziękujemy za wyrozumiałość, poinformował Teatr Polonia na swoim koncie na Instagramie. Pod postem nie zabrakło smutnych reakcji na temat odwołania spektakli z Jerzym Szturem. Geniusz odszedł, to najstraszniejszy powód odwoływania spektakli. Jestem wdzięczna, że dane mi było ten zobaczyć spektakl z P. Jerzym już nigdy nie powinno być grane bez Geniusza. W obsadzie Geniusza znaleźli się także Jacek Braciak, Paweł Ciołkosz i Łukasz Garlicki.